Earporn Media. Swoją drogą, dobrze, że Leo już dostał swojego Oscara, bo jeszcze chwila i by wszedł w wojnę licytacyjną ze Stevenem. No nie, no ale kurde, najwyższa pora, no dajcie spokój. No ale Leo zasłużył, jakby nie patrzeć. No, dziwne, że akurat za zjawę go dostał, ale... Pewnie. Ważne, że dostał. Nazywam się Michał Kasprzyk i ciągle czekam na swojego Oscara. A ja Krzysztof Nowak i ciągle czekam, aż Karolak będzie w Alei Gwiazd. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. W tym odcinku opowiem wam o Stevenie Spielbergu, a Chris będzie słuchaczem tak jak wy. Chciałbyś otworzyć ten odcinek? No to ja ceremonialnie otwieram faktycznie ten odcinek. Oto drugi odcinek drugiego sezonu podcastu Do Początku. Otwarte. Spoko. Wybierzesz sobie dżingiel, który tam zagra. No właśnie, to może po prostu zacznę mówić. Może... Zrób to. Bo mój drogi... Jest taka scena w trailerze do filmu Most Szpiegów Stevena Spielberga i w tej scenie główny bohater pyta się, gdzie mają się odbyć negocjacje i słychać odpowiedź, że we wschodnim Berlinie. I wtedy mamy przebitkę, która pokazuje budowę mostu berlińskiego. Pewnie zastanawiacie się, Michale, do licha, o jaki most berliński ci chodzi? Nie no, oczywiście, że na etapie pisania scenariusza napisałem most, i przy nagrywaniu powiedziałem most i ani ja, ani Chris tego nie wyłapaliśmy. Dopiero przy edytowaniu to złapałem. No więc przebitka pokazuje budowę muru berlińskiego. A jeśli się zastanawiacie, dlaczego dograłem taką długą wstawkę zamiast dograć tylko jedno słowo, to przestańcie się czepiać i wracajcie do słuchania. I jak spauzuje się wtedy odtwarzanie, i w ogóle ja linkuję ten trailer w notatkach, można sobie to otworzyć, i właśnie, jak spauzuje się odtwarzanie na minucie i 33 sekundach, to tam widać żołnierzy niemieckich ustawiających cegły na murze berlińskim. I tam po prawej stronie muru jest taki gość w białej koszuli. Jak się spojrzy na drugiego żołnierza za nim, to ten żołnierz też ustawia cegły na murze. I on ma czapkę, ma mundur, niczym praktycznie nie wyróżnia się od pozostałych żołnierzy, ale jest wyjątkowy. Bo to jestem ja. Tak, właśnie podejrzewałem, że pochwalisz się swoją rolą jako statysta w Moście Szpiegów. Tak. Szkoda, że akurat cięcie zrobili w momencie, kiedy już twoja twarz się prawie odwróciła w stronę kamery. No nic nie poradzę, ale zobacz, że jestem w trailerze nawet filmu. Nie tylko w samym filmie, prawda. Bo oczywiście ta scena w samym filmie też jest. Zresztą w filmie są trzy sceny, w których jestem. W trailerze jest jeszcze jedna, w której przechodzę koło czołgu. Mm-hmm. Ta trzecia w filmie jest taka, w której przekopuję piasek bodajże. Wow. No więc tak, no, statystowałem u Stevena Spielberga. No, bardzo fajnie, gratuluję. A dziękuję bardzo. No właśnie, bo w zasadzie zakładam, że główny reżyser nie zajmuje się bezpośrednio statystami. Nie, nie. Bo nigdy nie pracowałem na planie filmowym, tylko... Znaczy na planie filmowym takim hollywoodzkim, tak? Bo na planach filmowych przy realizacji na przykład eventów albo tego typu wydarzeń, no to oczywiście, ale w Hollywood jeszcze mnie nie było. Mm. Natomiast właśnie, no... O, co dostaliście do jedzenia? Ojej, już nie pamiętam. Pamiętam, że okay. Było bardzo zimno i w ogóle od 4 rano musieliśmy być na planie, a to był chyba listopad. Więc było bardzo zimno. Ja byłem 2 dni i pierwszy dzień ubrałem się zdecydowanie za lekko. Drugiego dnia trochę cieplej, ale mimo wszystko od środy, bo to był poniedziałek, wtorek, od środy byłem już chory. Więc dzwonili do mnie jeszcze, żebym przyszedł na trzeci dzień, bo im kogoś brakowało, ale ja już nie dałem rady, bo już choroba wzięła górę. Okay. No a co do tego, no reżyser... Główny nie zajmuje się statystami, rzeczywiście. Była inna osoba, która się tym zajmowała. No właśnie, dlatego zastanawiałem się właśnie, jak blisko miałeś okazję zagadać do osób z zespołu, jakby, który był odpowiedzialny za tą bardziej kreatywną część przy pracy. No właśnie, w kontrakcie mieliśmy takie zapisy, że nie możemy rozmawiać z żadnymi gwiazdami na planie pod rygorem wyrzucenia z tego planu i płacenia grzywien. Wow. Także... Widziałem Spielberga tak z
może 10, może 15 metrów. I Janusza Kamińskiego też, który odpowiadał za zdjęcia w tym filmie. Natomiast porozmawiać nie miałem okazji niestety z żadną osobą z planu. Oczywiście z jakąś tam osobą, która odpowiadała za ustawianie statystów, no to jak najbardziej, ale to nie było tak, że sobie pogadaliśmy, tylko jak były jakieś pytania odnośnie tego, co mam robić, no to te pytania zadawałem, nie? No oczywiście. No, natomiast samo doświadczenie dla mnie było bardzo ciekawe i w ogóle polecam spróbować sobie postatystować w jakimś filmie. Optymalnie nie w jakiejś ukrytej prawdzie czy czymś takim, chociaż nie statystowałem w takiej produkcji. No ja mam nawet garstkę znajomych, którzy statystowali. Oni występowali jako pełnoprawne postaci w szpitalu. Też mam jakieś wszystkie znajomy, te odcinki to jest absolutne złoto. No, ale myślę, że statystowanie w faktycznym filmie, a w paradokumencie to trochę różne rzeczy. No, oczywiście. I dla mnie to doświadczenie było, mówię, no było bardzo ciekawe. Minus był taki, że przez prawie rok nie mogłem nic mówić o tym, co działo się na planie zdjęciowym. Bo mieliśmy zakaz i były jakieś tam kary, jakby się złamało ciszę, więc ja tam w zatargu z wytwórniami filmowymi i ze Stevenem wolałem nie mieć. No, raczej mało kogo na to stać. No, dokładnie. Także dopiero po roku, jak film się ukazał, mogłem już o tym normalnie rozmawiać. No, jeśli chodzi o sam film, nie wiem, czy ty go widziałeś w ogóle. Nie. To w sumie ja polecam, mi się podobał. On został dosyć pozytywnie odebrany przez krytyków i był nawet nominowany do 6 Oscarów. Zdobył tylko jednego akurat za drugoplanową rolę męską dla Marka Rylansa. I powiem ci, że no, po statystowaniu w tym filmie ja już w zasadzie od 5 lat czekam na telefon od Stevena i no, nic się nie dzieje. No to twój agent się nie postarał. No właśnie i powiem ci, koniec czekania. Muszę jakoś no zwrócić uwagę Stevena na siebie, a jaki lepszy sposób od tego, żeby no publicznie go obsmarować. O, super. Czyli to będzie roast podcastowy Stevena Spielberga dzisiaj. No właśnie, jesteś gotowy? No jak na roast, to jestem zawsze gotowy. No to uwaga, bo będzie mocne. Jedziemy z tym koksem. Lećmy. Kurwa, nie mam nic. Jak to nie masz nic? No, ja naprawdę lubię jego filmy. Okay. No wiadomo, ja wszystkich nie widziałem i jedne podobają mi się bardziej od innych, ale no zwyczajnie nie mam nic dużego, czego mógłbym się czepić. Dobra, to ja mogę zacząć. Dawaj. Co on ma z tymi wielkimi, nawet nie flarami, bo J.J. Abrams robi flary, ale z tym przejaraniem całego ekranu. Ja tego tak nie lubię u niego, to jest tak irytujące. Nie wiem, oglądałem chyba raport mniejszości ostatni, bo nie byłem pewien, czy go widziałem wcześniej, czy nie. Potem się kapnąłem, że jednak widziałem. I po prostu to światło wylewające się na cały ekran jest dla mnie po prostu nie do zaakceptowania. To jest tak irytujący zabieg wizualny, a Spielberg uwielbia te głupoty, nie? Nie wiem. A widzisz, ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. No dobra, to wiesz, to też jest kwestia konkretnego gustu oczywiście. No poza tym ty jesteś filmowcem, więc... No to jasne, nie? Natomiast takich rzeczy, do których mógłbym się przyczepić jako nie filmowiec, to jakby na przykład nie jestem człowiekiem, który dobrze się bawił przy E.T. albo AI albo JP 100%. No nie wiem, jakby nie ten, no to ostatnie nie jego, nie? Ale no po prostu nie wiem... Nie wiem, Spielberg do mnie osobiście jakoś za mocno nie trafia, nie? Jakby to nie jest absolutnie reżyser, który jest w moim top 10. Jakby mam do niego szacunek jako ważnego twórcy, jak najbardziej, w historii kina, ale kurczę, no nie wiem, jakoś jest coś takiego, co u mnie jakoś z nim zgrzyta i nie potrafię tego nazwać. No, to przynajmniej jeden z nas tak ma. Ja, szczerze mówiąc, nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście muszę nadrobić jeszcze parę filmów takich bardziej krytycznych w jego karierze, ale to, co widziałem, a widziałem myślę, że około 7 filmów jego, może 10, no to podobały mi się. Okej, okay, ten AI, bo rzeczywiście AI też widziałem i myślę, że byłem na niego za młody. W sensie ja go widziałem, jak miałem tam, nie wiem, może 11-12 lat i nie zrozumiałem go, zanudził mnie, ale muszę obejrzeć jeszcze raz, bo podobno jest dobry.
No dobra, może jeszcze kiedyś spróbujemy razem się przez niego przebić. Być może. Ale do rzeczy. Do rzeczy. No widzisz, dołączasz do grona krytyków Spielberga, bo oczywiście są tacy. Tak? Nie ma ich, powiedziałbym, że dużo, ale są tacy. I wyobraź sobie, że jednym z większych krytyków jest, uwaga, uwaga, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf czy LaBeouf? Nigdy nie wiem. Nie wiem, chyba LaBeouf. Ladies and gentlemen, please welcome Shia LaBeouf. Ale no, Shia jest gościem, z którego ogólnie można czesać memy na potęgę. No dokładnie. No i Shia pracował ze Spielbergiem przy kilku filmach i podobał mu się tylko jeden. Pierwsza część Transformersów, w której Spielberg był akurat nie reżyserem, a producentem. No właśnie, bo Transformersów reżyserował Król Eksplozji Michael Bay, dobrze pamiętam? Tak jest. No, zgadza się. Wiadomo. I tutaj zacytuję Shia, bo powiedział... I grew up with this idea that if you got to Spielberg, that's where it is. I'm not talking about fame, I'm not talking about money. You get there and you realize you're not meeting the Spielberg you dream of. You're meeting a different Spielberg who is in a different stage in his career. He's less a director than he is a fucking company. Aha. Mocne, ale totalnie rozumiem jakby skąd wychodzi ta opinia, nie? No właśnie, wszystko podobno u Spielberga jest bardzo zaplanowane. Ja tego statystując nie widziałem, no bo nie pracowałem z nim bezpośrednio, nie miałem takiej szansy. Plan zdjęciowy to jest no, olbrzymie przedsięwzięcie i ja zdaję sobie sprawę, że doświadczyłem tylko jakiegoś tam małego wycinka. Natomiast Shia faktycznie mówił, że nawet dostawał takie wskazówki, że ten dialog masz powiedzieć w 27 sekund, nie? No to, kurde, to tu nie masz w ogóle miejsca na to, żeby wykazać się swoją inwencją. No ale Shia to jest Shia i... No mimo wszystko jego opinię brałbym z przymrużeniem oka. Nie, no oczywiście. Ale są też bardziej poważni krytycy. I na przykład jeden to Peter Biskind, autor książki Easy Riders, Raging Bulls, How the Sex and Drugs and Rock'n'Roll Generation Saved Hollywood. I on napisał w tej książce, że filmy Spielberga infantylizują publiczność, zmieniając widza w dziecko, a potem obezwładniają go dźwiękiem i efektami, zacierając ironię, estetyczną samoświadomość i krytyczną refleksję. O. Trudne zdanie, ale... Trudne, ale bardzo mi się podoba, jakby rzeczowa jest ta krytyka i to mi to jest spoko. Tak, zgadzam się, że jest bardzo rzeczowa, ale powiem ci, że szczerze mówiąc, ja nie mam z tym problemu. Oczywiście zaznaczę, że jestem akurat bardzo wyrozumiałym widzem. Okay. W sensie, że ja idę do kina najczęściej po rozrywkę. No, jasne. I jeśli reżyser sprawia, że jestem filmem zachwycony, to sposób traktuję jako drugorzędny. No i wiadomo, że część filmów oglądam dla głębi, ale na Spielbergu to ja się szczerze mówiąc jeszcze nie zawiodłem. Wiesz co, to jest w dużej mierze wydaje mi się, że powinniśmy też mocno patrzeć na to też przez pryzmat oczekiwań. Ostatnio czytam bardzo fajną książkę na temat scenopisarstwa i tam padło na przykład jedno takie zdanie, ja je troszkę sparafrazuję, ale bardzo mi się spodobało, bo to tłumaczy bardzo wiele problemów w filmach, że świat, który jest przedstawiony tobie jako widzowi, on może od samego początku być przedstawiony jak najbardziej surrealistyczny i absurdalny. Problem zaczyna się w momencie, kiedy film nagle z nie do końca znanych przyczyn te strukturę tego świata przełamuje, bo wtedy staje się innym filmem i nie spotykasz się ze swoimi oczekiwaniami i widz staje się zirytowany albo sfrustrowany. Rozumiem, że co chodzi, bo można zrobić plot twist, ale jakby on musi się mieścić w jakimś ogólnym zakresie właśnie tego albo dziwności tego świata, albo zasad, które w nim panują. Najgorsze, co można się zdarzyć, jest ich zmienianie. I wydaje mi się, że ta krytyka na przykład może się wiązać z tym, że ktoś spodziewał się czegoś innego. Jakby właśnie ja nie mogę krytykować Spielberga za to, że jakby usadza mnie na foteliku dziecka, bo on to zawsze robi świadomie i ludzie przychodzą na film Spielberga z tą właśnie, z takim nastawieniem, tak? Jakby to nie jest coś, czego można się po nim nie spodziewać. Gdyby tak zrobił na przykład, jak on się nazywa? Scorsese? O, gdyby tak zrobił na przykład Scorsese, miałem na myśli kogoś innego, ale Scorsese jest świetnym przykładem, no to byłoby jakieś wielkie nieporozumienie. A u Spielberga jakby to jest jego sposób działania, jest to jak najbardziej okej. Jest jak najbardziej spójny ze sobą, nie? Tak, 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 także nie można go za to winić. No ale do rzeczy. Do początku Stevena Spielberga.
No właśnie. Czy urodził się w małej rybackiej wiosce? W tym roku Spielberg obchodzi 60-lecie twórczości, więc to chyba dobry moment na to, żeby podsumować to. Zaraz, zaraz, to ile Spielberg ma lat? 73. Zaczął twórczość w wieku 13 lat? Ale nie chcę prowadzić tego odcinka w taki sposób, że po kolei powiem, które filmy reżyserował czy produkował. Chcę podkreślić tylko kilka najważniejszych, ale bardziej przez pryzmat tematyki, którą porusza, lub z innych istotnych powodów. Zresztą jakbym miał wymienić wszystkie filmy, do których dołożył rękę, to ten odcinek byłby jedną wielką wyliczanką. Powiem tylko, że oprócz reżyserii i produkcji filmów i seriali, Spielberg brał też udział w tworzeniu gier komputerowych i chyba taką najpopularniejszą serią, która miała początek w jego głowie, jest Medal of Honor, do której pierwszych trzech części napisał scenariusze. Okay. Mi się w ogóle jedna z części, w którą grałem, Medal of Honor Allied Assault, bardzo podobała. No ja w tej serii akurat za mocno nie siedziałem, więc nie wypowiem się. Ale, to zacznijmy od czegoś ważnego. Zacznijmy od hajsu. No bo czy chcemy, czy nie, w świecie filmowym my, widzowie, głosujemy portfelami bardzo często. To oczywiście tylko pewna składowa oceny filmu, ale taka, która determinuje, czy będą kolejne części, albo czy studia filmowe będą chciały współpracować z danym reżyserem dalej. Chociaż akurat Uwe Boll przeczy chyba temu założeniu. Kompletnie nie wiem, skąd ten gość brał pieniądze na finansowanie swoich gniotów, no ale zostawmy to. Ja kompletnie nie wiem, skąd w ogóle ten gość się wziął. No, możemy kiedyś zrobić chyba do początku jego, może to będzie intrygujące. No myślę, że o Uwe Bollu możemy zrobić co najwyżej shorta, bo no, nie chcę poświęcać mu więcej czasu. W sumie. Kiedy nagrywamy ten odcinek, najnowszym filmem Spielberga jest Ready Player One. Oglądałeś? Nie, szczerze mówiąc, słyszałem o nim tak okropne opinie, które zawierały w sobie jakby wszystkie rzeczy, których nie znoszę we współczesnej kinematografii, że stwierdziłem, że szkoda mojego czasu. No widzisz, a mi się go przyjemnie oglądało. Okej. Aczkolwiek rzeczywiście ogólny odbiór był bardzo zróżnicowany. Natomiast film zarobił ponad $500 milionów na świecie, co daje mu czwarty wynik w filmografii Spielberga. I to jest ważne tylko dlatego, że ten film sprawił, że Spielberg jako reżyser, jako pierwszy reżyser w historii, przebił granicę $10 miliardów zarobionych przez swoje filmy na całym świecie. Okay. No i nie żeby miał jakąś dużą konkurencję, bo na drugim miejscu w rankingu z kwietnia 2018 roku z kwotą 6,5 miliarda jest Peter Jackson, no, którego Władca Pierścieni oczywiście jest przecudny, no ale do 10 baniek mu jeszcze trochę brakuje. No tak, no to są reżyserowie, którzy robią bardzo kasowe filmy, robione bardzo mocno z myślą o bardzo szerokiej widowni, więc jasne, nie? Ten ranking mnie jakoś nie zaskakuje. No tak. To nie jest kino autorskie, umówmy się. No nie? Oczywiście, a to w takim razie może zgadniesz, kto jest na trzecim miejscu? George Lucas? Nie, ale nazwisko tej osoby pojawiło się już dzisiaj. Michael Bay. Michael Bay, no pewnie, że Michael Bay. No tak, w sumie nie wiem, czemu wymieniłem Lucasa, bo nie pomyślałem o tym, że dzisiaj się zarabia więcej kasy. Bay mi też przeszedł przez myśl pierwszy, ale no ma to sens. No ale właśnie, to trochę dowód na to, że widzowie głosują portfelami. Tak, no wiesz, jakby to są filmy dla wszystkich, nie? To wiesz, to nie są dla takich kinomanów, którzy mają jakieś bardzo wymyślne opinie. No tak, ale weź pod uwagę, że Transformersi są produkowani przez Spielberga też, więc warto to podkreślić. No, ale wróćmy właśnie do Stevena. Jego majątek Bloomberg szacuje na $6,1 miliarda, no, co sprzyja kupowaniu 90-metrowych jachtów za $250 milionów. No, jasne. Ostatnio kupił sobie drugiego takiego. Ale też kupowaniu statuetek Oscarów, które trafiają gdzieś na otwarty rynek. No i on je skupuje i oddaje Akademii,
żeby no, nie walały się po domach ludzi, którzy na nie nie zasłużyli. Ojej. To... Taka dosyć szlachetna misja, bym powiedział. Znaczy, no tak, z jednej strony szlachetna, z drugiej strony to i tak nie są Oscary, które ktoś dostał, więc i tak w momencie, kiedy znajdują się w domu kogoś, kto na niego nie zasłużył, są zupełnie bezwartościowe, nie? Nie, no jasne, oczywiście. No, okej. Okay. Ale może lepiej, żeby trafiały z powrotem do Akademii niż w ręce ludzi właśnie zupełnie przypadkowych. Wiesz, jakby... Szlachetność tej misji może zacząć albo skończyć się w momencie, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, czy Spielberg robi to z powodu granicznego bólu dupy, czy z jakichś mocnych pobudek, nie? Wiesz co, on nie chce, żeby te nagrody były eksploatowane komercyjnie. Okej, okay. To jest uczciwe. Taki jest oficjalny powód. Fair enough. Wiele filmów Spielberga opowiada prawdziwe historie. I często pokazują one ważne wydarzenia lub zwracają uwagę na istotne problemy społeczne. I najnowszy z takich filmów to The Post, który opowiada o dziennikarzach z The Washington Post, którzy chcieli opublikować Pentagon Papers, które opisywały 20-letnie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Wietnamie. No a takich filmów on nakręcił dosyć sporo. No i pośród których znalazły się m.in. Monachium, poświęcony atakowi terrorystycznemu na olimpiadzie w Niemczech w 1982. Amistad, który poruszał tematykę niewolnictwa, i Lista Schindlera, film o zagładzie Żydów w Auschwitz. I ten ostatni ukazał się w 1993 roku i jako film zyskał uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. I teraz ważne jest to, że Spielberg sam jest Żydem. Urodził się w żydowskiej rodzinie, nawet miał swoją bar mitzwę. Jak był mały, to jego dziadkowie opowiadali mu o tym, jak byli prześladowani w Rosji i musieli emigrować do Stanów Zjednoczonych, a rodzice z kolei opowiadali mu o Holokauście bardzo dużo. I w sumie, wiesz, no Spielberg urodził się rok po II wojnie światowej, więc te wspomnienia jego rodziców były jeszcze no, bardzo świeże. Zresztą nie sądzę, żeby coś takiego dało się w ogóle zapomnieć. Ale jeszcze w liceum Steven oddalił się od wiary. Jedyne chwile, gdy czuł powiązanie z religią, to kiedy odwiedzał swoich rodziców. Ale powrócił do niej, tylko to stało się dopiero na początku lat 90. pod wpływem tego, że jego żona przekonwertowała się na judaizm. I krótko potem wyreżyserował Listę Schindlera, trochę po to, żeby udowodnić swojej rodzinie i sobie, że to rzeczywiście jest jego wiara. Ale całe szczęście to nie był jedyny powód. I żeby to zrozumieć, trzeba podkreślić ważność pewnej postaci. Oczywiście oprócz samego Oskara Schindlera. Leopold Poldek Pfefferberg był jednym z Żydów uratowanych przez Schindlera i postawił sobie za cel życiowy opowiedzieć o tym i upewnić się, że historia Schindlera przetrwa. Powiedział nawet kiedyś, że Schindler dał mu jego życie, więc on chce mu dać nieśmiertelność. Po wojnie razem z żoną Pfefferberg przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie walczył o tę nieśmiertelność. Założyli razem sklep z galanterią skórzaną w Beverly Hills, dzięki czemu mieli okazję spotkać wielu ludzi z branży filmowej. I próbowali ich przekonać do stworzenia filmu na podstawie życia Schindlera. No i nie udało się to, przynajmniej początkowo oczywiście, bo dopiero po 32 latach starań w końcu udało im się odnieść taki mały sukces, bo w ich sklepie pojawił się australijski pisarz Thomas Kennelly. I Pfefferberg pokazał mu swoje materiały o Schindlerze i tak zaczęło się tworzenie książki Schindler's Ark, która ukazała się w 1982 roku. I przez kolejne 11 lat Pfefferberg co tydzień dzwonił do biura Stevena Spielberga, żeby przekonać go do nakręcenia filmu. Oh, wow. Ale reżyser nie był pewien, czy jest wystarczająco dojrzały, żeby nagrać film o Holokauście, co w sumie ciągle męczyło jego sumienie. I to był drugi powód. Nieustająca wytrwałość jednego z ludzi, których uratował Schindler. To oczywiście nie znaczy, że wcześniej Spielberg go ignorował. Próbował znaleźć innego reżysera, który by się tego podjął. W sensie Spielberg chciał znaleźć takiego reżysera. Mm-hmm. Oferował nawet tę posadę Romanowi Polańskiemu, między innymi. Mm-hmm.
matka Polańskiego zginęła w Auschwitz, no ale sam Polański odmówił kręcenia listy Schindlera. No i co w końcu sprawiło, że Spielberg zmienił zdanie i ostatecznie nakręcił ten film? O tym po przerwie. Podcasty w Polsce może i faktycznie dopiero teraz przeżywają boom, ale jest kilka produkcji, które mają już kilka lat i są absolutnymi klasykami. Jednym z nich jest seria rozmów na różne nerdowskie tematy. No, ja szczególnie lubię serię historyczną. A ja odcinki poświęcone imprezie dla graczy, czyli Pixel Heaven. Te i inne tematy znajdziecie w podcaście Nerdy Nocą. A gdzie nerdów słuchać, to pewnie się domyślacie. No właśnie, wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. Dokładnie. No, to mamy... Po przerwie już jesteśmy. Tak, jesteśmy już po przerwie. No i przed przerwą przyznam, że zawiesiłeś mnie trochę nad przepaścią. No tak. Bo teraz się zastanawiam właśnie, co sprawiło, że Spielberg zmienił zdanie. No właśnie. Dlaczego Spielberg ostatecznie zdecydował się nagrać listę Schindlera? Wyobraź sobie, że po upadku muru berlińskiego media poświęcały coraz większą uwagę ludziom, którzy zaprzeczali istnieniu Holokaustu. Ruchy neonazistowskie zyskiwały na znaczeniu. No i to przelało szale. Spielberg wiedział, że musi opowiedzieć tę historię. Tak właściwie to dla dobra ludzkości. I wiesz, ja tego kompletnie nie rozumiem, tego co się działo. W sensie, co pewien czas ruchy neonazistowskie się odradzają. Ja tego nie czaję. Nie wiem skąd w ludziach jest ta nienawiść do innych. Po co w ogóle jest dzielenie ludzi na lepszych i gorszych? No to się bierze przede wszystkim z kompleksów i słabości w większości przypadków i tak naprawdę z dużej niepewności samego siebie, co wiele, wiele badań potwierdza, bo w zasadzie chyba jeszcze nie było pojedynczo zbadanego przypadku psychologicznie neonazisty, który nie okazał się mieć problemów z własną tożsamością albo potencją, idąc bardzo dużym skrótem. Z tą potencją to jest oczywiście żart, aczkolwiek takie przypadki też miały miejsce, więc umówmy się. Natomiast odpowiedziałbym pytaniem na pytanie. Czy Spielberg mógłby na przykład nakręcić teraz film o, nie wiem, Amazonii? Bo jakby okulistość Ziemi się nie martwię, że to na wiele rzeczy wpłynie. Nie, no bo płaskoziemcy są uroczy i raczej są nieszkodliwi, więc z nich możemy sobie tylko żartować. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby znalazło się trochę więcej miejsca w Hollywood też na rzeczy, które są bieżącymi problemami, bo mamy kolejne fale i sam DiCaprio ze swoimi filmami przyrodniczymi tego nie rozwiąże. Nie mówiąc już o dokumentach na Netflixie o fałszowaniu wyborów, bo to one i tak trafiają do grupy ludzi, która już ma w pewien sposób ukształtowane poglądy, nie? Mhm. No tak, tak, to prawda, więc może faktycznie jakiś reżyser pokroju Spielberga powinien się za to wziąć. No bo rzeczywiście to, co się teraz dzieje, to jest jakaś masakra, bo przecież zobacz, w ilu krajach do władzy dochodzą albo są blisko władzy ludzie, którzy albo, nie wiem, nie wierzą w Holokaust, nienawidzą kogoś, twierdzą, że zmiany klimatyczne nie są prawdziwe, no. Albo mamy przecież w Polsce celebrytów, którzy twierdzą, że Amazonia jest niepalna, więc te pożary na pewno nie mają miejsca. Dobra. I to jest dla mnie przykre, że to się dzieje, więc no byłoby fajnie, jakby człowiek pokroju Spielberga wziął się za temat znów. Mogę jeszcze sobie pozwolić na mały off-topic? Proszę bardzo, najwyżej wytnę. Tak z serii Dzban na dziś bardzo zainspirowała mnie, jak zwykle zresztą mnie niesamowicie inspiruje nikt inny jak nasza ukochana Beata Pawlikowska, która zrobiła listę, uwaga, listę 20 albo 30 rzeczy, które można zrobić, żeby pomóc Amazonii. Większość z nich brzmiała mniej więcej: zrób coś miłego dla ludzi wokół ciebie. Spraw, żeby ktoś się uśmiechnął. Pomóż komuś z jakimiś tam domowymi sprawami. Jakby
Einstein przewraca się w grobie, słysząc to motywacyjne gówno. Pozdrowienia dla Jaromskiego. No tak, no ale niestety żyjemy w czasach, w których współczesny internet, składający się głównie z mediów społecznościowych, amplifikuje w jakiś sposób skrajne poglądy i to jest jednym z głównych powodów, dla których one się dzieją, bo we wczesnych latach internetu, w latach 80. fajne było to, że można było poznać kogoś, kto ma jakieś podobne problemy jak ty i wtedy zaczynało się, powiedzmy, pewnego rodzaju wsparcie. Ja też pamiętam, że jak na przykład byłem wkręcony w jakieś bardzo niszowe komiksy, których nikt u mnie w szkole nie znał, to w internecie mogłem znaleźć ludzi, którzy też byli ich fanami i jakby w ten sposób zawiązywały się jakieś tam przyjaźnie. I dzisiaj niestety zbyt dużo ludzi połapało się, że zamiast właśnie wykorzystywać tego w celach pozytywnych, to internet można wykorzystać, żeby jeszcze bardziej zmarginalizować czyjeś opinie. I przez to właśnie mamy problem z taką zupełnie nową falą, dość upierdliwą, fundamentalizmu. Także to jest moja socjologiczna wypowiedź na ten odcinek. Możemy wrócić do Spielberga. No tak, bo Krzysiek jest magistrem socjologii. Taki fun fact, nie? Taki fun fact, więc ma prawo się wypowiadać w takich tematach. No nie, wiesz, wreszcie mogę do czegoś wykorzystać swoją wiedzę. Nareszcie. No ale dobra, wracając do listy Schindlera. Film został nakręcony w Polsce, a tytułową rolę zagrał Liam Neeson. I co ciekawe, do tej roli aspirowali też Kevin Costner i Mel Gibson, którzy byli dużo popularniejsi wtedy niż Neeson. To zabawne, że Mel Gibson. Pominę to tym śmiechem tylko. Ale Spielberg zdecydował się na Neesona ze względu na to, że właśnie on był mniej popularny wtedy, bo chodziło mu o to, żeby aktor nie przyćmił znaczenia samego Schindlera, żeby aktor nie był ważniejszy niż sama postać, nie? I w filmie wystąpili też między innymi aktorzy polscy, izraelscy i niemieccy. I niektórzy Niemcy bardzo przeżywali to, że w trakcie kręcenia musieli ubierać mundury SS. Po prostu nie chcieli tego robić. No oczywiście do roli niestety musieli, a ostatecznie podobno dziękowali Spielbergowi za to doświadczenie, bo to było dla nich takie, no w zasadzie katarsis. No a film kręcono również w trakcie Pesach, czyli takiej żydowskiej Wielkanocy, i wtedy niemieccy aktorzy też się pojawiali. I Spielberg opowiadał później o tym, że wszyscy byli jak jedna wielka rodzina, bo wszyscy aktorzy siedzieli razem przy posiłkach, rozmawiali ze sobą. Ci niemieccy aktorzy nawet zakładali jarmułki, czytali księgę i izraelscy aktorzy im tłumaczyli, o co chodzi dokładniej. Także było to bardzo takie przyjemne i krzepiące. No na pewno. Przynajmniej według mnie coś takiego jest bardzo pokrzepiające. Dla samego Spielberga kręcenie listy Schindlera było bardzo emocjonujące. W niektórych momentach twierdził, że czuje się jak prawdziwy dziennikarz, a nie filmowiec. Bo okej, ustawiał na początku scenę, ale potem ją obserwował, jakby działa się na żywo. I antysemityzm, którego on doświadczył jako dziecko, odbił na nim swoje piętno i w związku z tym były też takie sceny w filmie, na które po prostu nie mógł patrzeć w trakcie kręcenia. Mimo, że przecież był ich reżyserem. A, no to jest bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że sam to reżyserował. Lista Schindlera jest najczęściej nagradzanym filmem Spielberga. Film zdobył m.in. 7 Oscarów, w tym za reżyserię. Co ciekawe i takie krzepiące patriotycznie, to Janusz Kamiński dostał Oscara za zdjęcia. Na samej ceremonii oscarowej gośćmi Spielberga byli Pfefferbergowie, których upór doprowadził do powstania tego filmu. I w swoim przemówieniu Spielberg nawet podziękował Poltkowi Pfefferbergowi i powiedział, że to on przekazał nam wszystkim historię Oscara Schindlera. Spielberg użył zyski z filmu do stworzenia kilku filmów dokumentalnych powiązanych z tematem Żydów i Holokaustu i ufundował nawet fundację, która zajmuje się zachowaniem historii osób, które przetrwały Holokaust. I mi się bardzo podoba to, że filmowcy używają swojego wpływu, żeby działać dla dobra. Jasne, to jest fantastyczne. Nie chodzi tylko o robienie hajsu, zwłaszcza, że
kiedy ma się go już tyle, to tak naprawdę można go zacząć dobrze wydawać w końcu. No dokładnie. Zresztą no, w historii Hollywood w ostatnim odcinku poprzedniego sezonu też opowiadałem o tym, jak Chaplin walczył z Hitlerem przed i w trakcie II wojny. A teraz mamy Spielberga, który no, w sumie współcześnie też walczy z Hitlerem i jego przeklętym dziedzictwem. No, także wydaje mi się, że pojawi się niedługo jakiś reżyser nowej fali, który będzie walczył z post-hitlerowymi... ze współczesnymi nazistami. Neonazistami. Z neonazistami, no. Ciężko opowiedzieć historię z życia Spielberga o większym znaczeniu niż ta, ale Lista Schindlera powstała mniej więcej w połowie kariery reżysera, więc musimy iść dalej, do początku. Aha. No ale od razu przeskoczymy sobie dosyć daleko, tylko na chwilę, do roku 1977, bo tu mam taką fajną ciekawostkę. Okay. Wtedy powstały Bliskie spotkania trzeciego stopnia. I to był film science fiction Spielberga, mhm. który wyszedł w tym samym roku, co Gwiezdne Wojny George'a Lucasa. Panowie się przyjaźnili i George uważał, że film Stevena odniesie większy sukces i bał się w ogóle klapy swojego filmu, więc zaproponował, żeby wymienili się 2,5% udziałem w swoich produkcjach. No i mimo, że film Spielberga odniósł sukces, to nie trzeba chyba mówić, kto lepiej wyszedł na tym dealu. I think I came out on top of that bet. I did a lot better than George. Nie, właśnie wyobraziłem sobie przed chwilą sytuację, w której wkurzony Spielberg ze swoich 2,5%, które dostał od George'a Lucasa, zarobił więcej niż z reszty swojego filmu. Both of our movies were wildly profitable. Close Encounters made so much money, rescued Columbia from bankruptcy, and the most money I had ever made on a movie before was from Close Encounters. Close Encounters was just a meager success story, and Star Wars was a phenomenon, and of course I was the happy beneficiary of a couple of net points of that movie, which I am still seeing money on today. Gwiezdne Wojny zarobiły około 3 razy więcej niż Spotkanie trzeciego stopnia. Okej. To widzisz, to całkiem dobrze zainwestował część. No tak. Kapitału. Wyszedł na tym zdecydowanie lepiej. No ale dalej, do początku. Rok 1975. Rok, który no niejako zdefiniował karierę Spielberga. Ukazał się wtedy film, który był pierwszym filmowym blockbusterem. Nie tylko Spielberga, tylko w ogóle. Film, który na stałe zapisał się w historii kina i ludzie podobno krzyczeli ze strachu w trakcie seansów, no a potem nie chcieli kąpać się w oceanie. A. Oczywiście chodzi o Szczęki. Oczywiście. Film powstał na podstawie powieści Petera Benchleya i przyszli producenci filmu, kiedy przeczytali tę książkę i zrobili to w ogóle w jedną noc, to od razu stwierdzili, że chcą przenieść ją na ekran. Zapłacili za to prawo w przeliczeniu na dzisiejsze prawie $1,000,000. No a po skończeniu produkcji stwierdzili, że w zasadzie gdyby przeczytali powieść 2 razy, to pewnie by się nie zdecydowali, bo niektóre ze scen były zbyt trudne do nakręcenia. No ale w każdym razie projekt wypalił, tak? I na początku miał innych reżyserów, w tym gościa, który notorycznie nazywał rekina wielorybem. Za co został wywalony z roboty. No i wtedy pojawiła się okazja dla 26-letniego wtedy Stevena Spielberga, który przejął pałeczkę. Steven był świeżo po nakręceniu swojego pierwszego filmu kinowego i niedługo po swoim największym sukcesie telewizyjnym, który z kolei otworzył mu wrota kin. Szczęki były rewolucyjne pod wieloma względami i między innymi dzięki temu stały się jednym z symboli wejścia Hollywood w nową erę. W tamtych czasach filmy kręcono w dużej mierze w studiach filmowych i nikomu nawet nie przeszło przez myśl, że ze szczękami będzie inaczej. Bo jak to tak? Film o potworze w oceanie kręcić na oceanie? No właśnie. Początkowo Spielberg trafił na opór wytwórni, ale ostatecznie udało mu się przekonać producentów, żeby film nakręcić u wybrzeży stanu Massachusetts. Na oceanie. I oczywiście początkowo wydawało się, że to głupia decyzja, bo ekipa filmowa trafiła na mnóstwo problemów. Film zamiast kosztować 4 miliony, kosztował 9.
No i między innymi problemami było to, że mechaniczne rekiny, których używano w filmie, psuły się tak często, że jakieś śmieszki w ekipie filmowej zmieniały nazwę filmu z Jaws na Flaws. No tak. No ale to pod pewnymi względami te awarie rekinów wyszły produkcji na dobre, bo Spielberg w wielu scenach zdecydował się ukryć rekiny. Więc widzowie musieli się w związku z tym bać czegoś, czego nie widać. I to była dobra taktyka, bo strach przed nieznanym w połączeniu z kultową już muzyką Johna Williamsa sprawiły, że ludzie krzyczeli w trakcie seansów. Otóż to właśnie, niepewność jest dużo straszniejsza i nieznane, tak jak wspomniałeś właśnie, od mechanicznych rekinów. Dokładnie. Warto też wspomnieć, że szczęki doczekały się 3 kontynuacji, ale żadnej nie reżyserował Spielberg, bo jak rozmawiał z producentami o drugiej części, to on bardzo chciał nakręcić film o katastrofie krążownika Indianapolis, który dostarczał bombę atomową do Japonii i później w drodze powrotnej został storpedowany przez łódź podwodną japońską. Mhm. I ludzie, którzy byli na pokładzie, tam było prawie 1000 osób, no niestety przeżyło tylko około 300, bo większość z nich zginęła i część z nich została pożarta przez rekiny. I Spielberg chciał o tym kręcić drugą część. Natomiast wytwórnia się nie zgodziła. No i Spielberg odszedł od projektu. No a żeby określić poziom tych części, pozwolę sobie zacytować Michaela Caina, który o dziwo zagrał w 4. części. Prawda? Tak, ale powiedział coś takiego. Nigdy go nie widziałem, ale podobno jest okropny. Natomiast widziałem dom, który zbudował i on jest świetny. Także o ile pierwsza część jest świetna, ja ją w ogóle obejrzałem 2 dni temu, specjalnie przed nagrywaniem, tak te kolejne, nawet się za nie nie biorę. Mi się wydaje, że kolejne części Szczęk, jeśli postawić obok Sharknado, nie będą jakoś bardzo odstawać jakością. No ale Sharknado wie, czym jest. A nie, no oczywiście. A myślę, że jednak tamte Szczęki próbowały być czymś, co się nie udało ostatecznie. No ale widzisz, Michael Caine wiedział, po co tam jest. No dokładnie. W każdym razie, szczęki sprawiły, że ludzie bali się kąpać w oceanie. Film niestety przyczynił się też do nasilenia polowań na rekiny, ale z drugiej strony również do zwiększenia wysiłków, żeby chronić te zwierzęta. A co ciekawe, to nie był jedyny film, który miał tego typu konsekwencje. Nie wiem jak ty, ale ja za łebka bardzo lubiłem dinozaury i znałem ich wtedy sporo. Ale jak dzisiaj biorę do ręki książki o dinozaurach dla dzieci, to widzę w nich dinozaury, o których nigdy nie miałem pojęcia. I to nie pojedyncze okazy. Nie kojarzę większości. Okay. I to wcale nie jest wina mojej pamięci, tylko tego, że w 93 roku ukazał się Jurassic Park. I no, co prawda polowania na dinozaury się nie nasiliły. Znaczy, Ewa Kopacz twierdzi inaczej, nie? No tak, ale mogę się mylić. Ale zainteresowanie dinozaurami się ogólnie zwiększyło, co skutkowało większą liczbą paleontologów i dotacji na badania. No proszę. No to bardzo też fajny wpływ, chociaż taki zupełnie przypadkowy wydaje mi się. No dokładnie. Bo nie podejrzewałbym, że Spielberg kręcąc Jurassic Park chciał namówić ludzi do tego, żeby się bardziej zainteresowali dinozaurami. Na pewno nie. Na pewno nie. I pewnie było dużo więcej czynników, które się do tego przyczyniły. Natomiast to był zdecydowanie jeden z wpływów, bo wielu paleontologów podaje Jurassic Park jako inspirację do tego, żeby iść w tę profesję. Spielberg swoją karierę zaczął w bardzo młodym wieku. Kiedy był jeszcze w szkole, to całe dnie spędzał w Hollywood. I nie zatrzymywała go nawet zamknięta brama, przez którą przepuszczano tylko osoby, które miały pozwolenie. Jakoś zawsze znalazł sposób. A kiedy w końcu za sprawą swojego krótkometrażowego filmu Amblin, który linkuję, dostał pracę jako reżyser telewizyjny, zrezygnował ze szkoły. I powiedział później, że zrobił to tak szybko, że nawet nie zdążył zabrać swoich rzeczy ze szkolnej szafki. Okay. Steven twierdzi, że zarabia na życie marząc. No i w sumie jego kariera to pokazuje, bo ma okazję opowiadać takie historie, które mają znaczenie dla odbiorców. I dla mnie osobiście to jest niesamowite, bo
sam w życiu chciałbym opowiadać takie historie. No, myślę, że mogę się też pod tym podpisać. To jest bardzo ładne zdanie, żeby chyba zakończyć ten odcinek. Tak, i myślę, że to może trochę służyć jako taka zapowiedź tego, co będzie się działo w drugim sezonie do początku. Mm-hmm. Bo będziemy opowiadać więcej historii, które mają znaczenie. Zdecydowanie. Mamy już cały szalony plan, który będziemy jeszcze rozwijać w najbliższych tygodniach, także pozostaje wam nic innego, tylko czekać na następne, troszeczkę inne odcinki. A tymczasem do usłyszenia już za tydzień. Nie pozostało mi nic innego, tylko podziękować wam, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka, i wyprodukowany przeze mnie Krzysztofa Nowaka w ramach Earborn Media. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Subskrybujcie nas w Apple Podcasts, Spotify lub gdziekolwiek słuchacie podcastów. Czy co, za tydzień ekspresu we bolu? No, zastanowię się. Może. Okej.